tym 163 złocone ramy i 6 ciężarówek. Cały ten potężny depozyt wywozi z pałacu Zydliców w Kynał w kierunku Leningradu. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim nowym autorskim kanale Łukasz Kazek History Story. Przypominam, że widzimy się tylko tutaj, nigdzie indziej. Okupant niemiecki w latach 1939-1945 potwornie ograbił nasz kraj z dzieł sztuki. Szacuje się, że Niemcy z Polski wywieźli 2800 obrazów europejskiego malarstwa, 11 tysięcy obrazów polskich malarzy, 75 tysięcy starodruków, 300 tysięcy grafik i wyobraźcie sobie, 1400 wartościowych rzeźb. Ogółem Polacy stracili nasz kraj, my straciliśmy 15 milionów książek z różnych okresów historycznych, 2,5 tysiąca map zabytkowych. Polskie biblioteki straciły 22 miliony wszelakich woluminów. Szacuje się, że Polska została ograbiona z dzieł sztuki na bajońską kwotę. 30 miliardów dolarów. 30 miliardów dolarów. Proszę sobie wyobrazić. Dzisiaj historia o dziełach sztuki, które udało się odzyskać, a zostały znalezione właśnie tutaj, w powiecie wałbrzyskim, w dzisiejszym Zagórzu Śląskim, kiedyś Kreis Waldenburg, Dorf Kynał. I dzisiaj opowieść o prawdziwym człowieku z krwi i kości, dzięki któremu te dzieła sztuki wróciły do Polski. Uwielbiam takie opowieści. Startujemy. Maja 1945 roku starosta Świdnicki w asyście działacza operacyjnego Rady Ministrów przesłuchuje dwóch Niemców, bardzo ważnych świadków. Jeden z nich nazywa się Artur Schirber, a drugi nazywa się Paul Dorn. Jeden i drugi byli zamieszani i byli odpowiedzialni za ukrywanie polskich dzieł sztuki. Pierwszy zeznaje. W Boże Narodzenie 1944 roku na stację kolejową do Świdnicy przyjechały dwa 15-tonowe wagony. Dowiedziałem się, że są to zbiory z Muzeum Narodowego w Warszawie, zbiory polskie. Ukryłem je w magazynach na dawnej, na dzisiejszej ulicy Waldenburgstrasse 12 i 27. Potem musiałem uciekać przed Rosjanami. Taki dostałem rozkaz od władz niemieckich. Kiedy po całym zamieszaniu wróciłem, poszedłem pod magazyny, nie były mocno spondrowane. Kilka skrzyń było lekko rozbitych, a w magazynach były wybite okna. Obaj zeznają dalej, że nie tylko w Świdnicy chowano przyjeżdżające transporty kolejowe, ale również w zamku Kynał i w posiadłości Michalsdorf. Dzisiaj Kynał po polsku to Zagórze Śląskie. Michalsdorf to Michałkowa, gmina Walim. Proszę sobie wyobrazić, że ci dwaj Niemcy mówią, że na stację w Kynał przyjechały trzy wagony 15-tonowe i te dzieła sztuki w postaci arrasów,
gobelinów, dywanów i jeszcze innych, o których oni nie mieli pojęcia, zostały właśnie zdeponowane i schowane w tych dwóch miejscach. Z tym, że nie na zamku Grodno, który kiedyś nazywał się Kynał, tylko pod zamkiem Grodno znajduje się pałac, XIX-wieczny pałac rodziny Zydlic. I te stajnie, w których ja stoję, ruina tych stajni, należała właśnie do tego zespołu pałacowo-parkowego. To tu schowano te wybitne, zrabowane przez Niemców dzieła sztuki. To, o czym wam opowiadam, czyli o przesłuchaniu tych dwóch Niemców, to wszystko działo się po wojnie, 25-30 maja 1945 roku. Ale dwa tygodnie przed 25 maja na tereny te weszły oddziały Armii Czerwonej. I to oni byli pierwszymi ludźmi, którzy na te tereny wkraczali i dysponowali tym, co na tych terenach zastali. I teraz wyobraźcie sobie pewną historię, która moim zdaniem jest historią na film. Z 8 na 9 maja 1945 roku niewielki oddział Armii Czerwonej wkracza do Kynał. Dzisiaj powiedziałem Zagórze Śląskie. Tym oddziałem dowodzi pułkownik Wieczysław Iwanowicz Moskwin. 9 maja rano do pułkownika Moskwina przychodzi Dorfführer Kynał, czyli sołtys wsi Zagórze Śląskie, w tamtym czasie Kynał, niemiecki sołtys. Klęka ten Niemiec przed oficerem sowieckim ze złożonymi dłońmi i błaga go o pomoc. Prosi go, aby pomógł w uratowaniu kilku niemieckich dziewcząt, 15, 14, 16-letnich, które oddziały skośnookich żołnierzy sowieckich zabrały do pałacu Zydliców. Porwały. Wiadomo, co tam z nimi robią. Moskwin patrzy na tego klęczącego starego Niemca i mówi do siebie: ja biję się i walczę z faszystami, z nazistami, z hitlerowcami, ale nie walczę z dziećmi i ze starcami. Nie jestem taki sam, jak ci, którzy zabijają kobiety i dzieci bezbronne i starców. Bierze obstawę. Pyta się sołtysa, gdzie jest ten pałac. On mu wskazuje, że pokaże, chodźmy. Idą. Podchodzą pod pałac. Obstawa Moskwina wkracza do pałacu. W wielkiej stali balanga. Alkohol rozpity. Te dziewczyny wystraszone w rogu. Ci skośnoocy, kałmucy, mongoły, nie umiem powiedzieć, tańczą, grają na harmonii. Obstawa z karabinami ustawia tych mongołów pod ścianę. Moskwin wkracza i ratuje te dziewczyny, oddając je sołtysowi. Nakazuje również błyskawicznie przeszukać cały pałac, czy gdzieś nie ma ukrytych dalszych dziewcząt. Po przeszukaniu pałacu obstawa Moskwina melduje mu, że na strychu znalazła niezwykle interesujące rzeczy. Żołnierze meldują Moskwinowi, że na strychu pałacu, z którego wcześniej właśnie uratowali niemieckie dziewczęta, znajdują się jakieś paczki, pakunki, skrzynie, rulony płócien, dywany, arrasy, gobeliny. Coś chyba cennego. Moskwin przed wojną był inżynierem budowy mostów. To nie miłośnik dzieł sztuki. Idzie na górę, rzuca okiem, stwierdza, że natychmiast trzeba to zapakować i wysłać do pracowni konserwatorskiej w Leningradzie, gdyż on stamtąd pochodzi, tam budował te mosty. I o tej pracowni wiedział. Był oficerem, pułkownikiem, człowiekiem światłym. Ale w co?
Obok pałacu jest płot. Nakazuje żołnierzom rozebrać ten płot i z desek tego płotu zbić skrzynię. Proszę sobie wyobrazić, że zbijają 213 skrzyń. Do tych skrzyń pakują książki, pakują te rulony, rękopisy, płótna, różnego rodzaju inne jeszcze zabytki, w tym 163 złocone ramy i 6 ciężarówek. Cały ten potężny depozyt wywozi z pałacu Zydliców w Kynał w kierunku Leningradu, dzisiaj wiadomo Sankt Petersburg. Kończy się II wojna światowa. Trzeba wrócić do życia. Pułkownik Moskwin wraca do Leningradu, wraca do życia. Rozpoczyna pracę taką jak przed wojną. Buduje most. Będzie budował to, co uwielbia, to, co lubi. Jadąc tramwajem w połowie lat 50., w pierwszej połowie lat 50., przygląda się podróżnemu pasażerowi, który czyta gazetę. Ta gazeta nazywa się Wieczerny Leningrad. I w tej gazecie jest artykuł, że w Ermitrażu otwarto wystawę dzieł sztuki właśnie z pracowni konserwatorskiej w Leningradzie. I można ją zobaczyć. Moskwina zaintrygował ten artykuł. A więc wybiera się na wystawę, aby zobaczyć, cóż za dzieła sztuki z tej pracowni są w niej pokazane. Kiedy staje tam wśród tysięcy zwiedzających, włosy stają mu dęba. Pułkownik Moskwin w stanie spoczynku ogląda to, co tysiące zwiedzających na wystawie w Ermitrażu. Ale on już widział te obrazy, które oglądają ci ludzie, którzy właśnie przyszli na tę wystawę. On widział je na strychu tego pałacu za moimi plecami. Włosy stanęły mu dęba, dlatego że patrzy, a to wybitne dzieła malarstwa polskiego. Stańczyk Jan Matejko. Brandt, wyjazd z Wilanowa, Jana III i Marysienki Sobieskich. Gerson, odpoczynek. Gieryński, wybitne polskie dzieła. To właśnie tu znalazł je pułkownik Moskwin na strychu 9 maja 1945 roku. Co robi Moskwin? Wsiada w pociąg relacji Leningrad-Świdnica. Ja wiem, że dzisiaj to jest nie do wyobrażenia, ale taki pociąg jeździł. W Świdnicy było duże zgrupowanie wojsk sowieckich. Przyjeżdża tutaj, idzie do tego miejsca, gdzie jestem, ale tu nikogo nie spotyka. Idzie zatem wyżej, na zamek Grodno i zgłasza się do ówczesnego kustosza i przewodnika Piotra Marca i Jana Sekwerdy. I opowiada całą tą historię. A skąd ja ją znam? Dlatego, że ci pierwsi już nie żyją. Ale asystent Piotra Marca i Sekwerdy, Stanisław Warzecha, tak. I on mi ją opowiedział. Stąd znam ją ze szczegółami, bo on wtedy był przy tym, jak Moskwin to wszystko relacjonował. Ten człowiek powiedział, że te obrazy muszą do Polski wrócić. Że on zaświadczy, że je znalazł i że są w tej chwili w Związku Radzieckim. Rzeczywiście, odbyły one tournée po Republika Związku Radzieckiego. Stańczyk został przekazany w połowie lat 50. jako dar bratniego narodu dla Polski, a reszta wróciła do profesora Lorenza w 1960, bodajże 8 roku. Tak dokładnie było. I teraz sobie proszę wyobrazić taką sytuację. Człowiek ten był pułkownikiem Armii Czerwonej. Służył u Stalina. Był, można by powiedzieć, wrogiem Polaków. Uratował małe dziewczynki przed zhańbieniem, przed śmiercią i uratował wybitne dzieła sztuki. Mimo, że był inżynierem budowy mostów i nie znał się na sztuce. I przyjechał tutaj, z Leningradu do Zagórza Śląskiego i zaświadczył i opowiedział tę historię. Potem poszli do miejscowego lokalu, Wyszynku. Tam przy kilku toastach i zakąsce
Moskwin powiedział jeszcze jedną ważną rzecz. Szukacie obrazu Santiego, portret młodzieńca. Ja tutaj przyszedłem 9 maja. Oni z 8 na 9, ci kałmucy, Mongoły, całą noc pili. Robili krzywdy tym dziewczynom, ale też w kominku palili tymi dziełami sztuki. Jak ja przyszedłem 9 maja ich ustawić i uwolnić te dziewczyny, to w kominku tliły się jakieś jeszcze okopcone ramy. Nie wiem, co spalili i ile spalili w kominku Pałacu Zydlców pod Zamkiem Grodna. Dziękuję Wam za uwagę, dziękuję, że jesteście z nami, dziękuję, że wspieracie nasz kanał. Tak jak powiedziałem, wystarczy jedna kawa w miesiącu. Dziękuję za wszystkie subskrypcje, które dają nam siłę i kopa, za dzwoneczek i za to, że w każdy wtorek o godzinie 20 spotykamy się nie gdzie indziej, ale w kanale Łukasz Kazek History Story. Do zobaczenia. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.